No jak zrobić tego glutka? Ja chcę glutka, ja chcę glutka, a jak go zrobić? Pusi, masz jakieś pomysły? Co? Glut na moim suficie? Jak to się stało? Pusi! Zawsze chciałam to zrobić. Pushin, ty ściągasz tego gluta z sufitu? Jak to ty nic nie zrobiłeś? No to kto to zrobił? Ja tego nie zrobiłam. A dobra, niech zostanie. Hejka kochani, witam na kanale Pushin Girl. Dzisiaj film, na który czekacie. Wiecie, że kilka miesięcy temu spróbowałam zrobić swój pierwszy slime. Fail, nie wyszedł. Kilka tygodni po tym spróbowałam znowu zrobić slime. Nie wyszedł. I w końcu przyszedł ten dzień. Ja i ciocia Aga, jak jej naznacie, link na dole do jej kanału, zrobiłyśmy glutka. Więc dzisiaj postanowiłam się podzielić tymi przepisami. Mam 3 super glutki. Oglądajcie, żeby zobaczyć, jak się je robi. Więc jak chcecie zobaczyć, jak zrobić fluffy slime, który przed chwilą wylądował na moim suficie, albo jak zrobić crunchy slime, słuchajcie. A może jesteście ciekawi, jak zrobić glutka, który świeci w ciemności? Pierwszy slime, który dzisiaj będziemy robić, to fluffy slime. Co nam jest potrzebne? PVA glue, pianka do golenia, żilet. I teraz musicie iść do łazienki i pożyczyć od swojej mamy perwol. I ostatnia rzecz to płyn do soczewek. O no tak, jeszcze potrzebujemy miskę i łyżkę. Mieszamy tego glutka, chodźmy. Do miski wlewamy PVA glue. Dodajemy pijankę do golenia. Pamiętajcie, musi być mniej pianki niż klej. A teraz łyżka do ręki i mieszamy. Dodaję pół nakrętki perwolu. Zobaczcie, jak nasz slime gęstnieje. I teraz, jak nasz slime zgęstniał, dodajemy płyn do soczewek, nasz aktywator. Najpierw troszeczkę, a później będę jeszcze dodawać. I pamiętajcie o tym, że cały czas go trzeba mieszać. I teraz nasz slime wyciągamy. Teraz zrobimy crunchy slime w kolorze różowym, bo taką mam piankolinę. Wlewamy klej do miski. Teraz dodajemy różową farbkę.
teraz do kleju i farby wlewamy pergol. Teraz dodajemy płyn do soczewek, ale pamiętajcie, nie dodajcie za dużo, bo wtedy wasz glutek będzie za twardy. Różowy slime już gotowy i teraz dodajemy piankolinę, albo jak macie, możecie też dodać kulki styropianu. Dodałam jeszcze trochę piankoliny, bo było za mało. Teraz będziemy robić slime świecący w ciemności. Różowy i niebieski. Wlewam klej. Jak robiłam pierwszego glutka, to dodałam żylec, a w crunchy slime nie dodałam, ale w tym glow in the dark dodam też, żeby był taki fajny fluffy. I mieszamy. Pierwszy kolor farbki to niebieski. Chcę to zjeść. Pushing girl, to nie jest do jedzenia. Teraz dodajemy pergol. I na końcu dodaję płyn do soczewek, nasz aktywator. Zabieramy się za drugiego świecącego glutka. Oczywiście pierwszy lecimy z klejem. Teraz dodajemy piankę do golenia. I mieszamy. Teraz dodajemy świecącą farbkę w kolorze różowym.
Teraz do miski wlewamy perwol i ja to robię na oko. I pamiętajcie, żeby dodawać perwol po odrobinie. Zobaczyć inne przepisy na slajmy, to koniecznie dajcie znać w komentarzach. Pamiętajcie, żeby mnie followować na Instagramie, Snapie i Musical.ly. Wszystko w opisie. I was też poproszę o slajmowego kciuka w górę. Zobaczymy się w następnym filmie. Pa!